W weekend w Rybniku urodziło się kilkoro noworodków. To pierwsze od 2 miesięcy dzieci, które przyszły na świat w szpitalu wojewódzkim. W sierpniu i wrześniu oddział był zamknięty, bo brakowało lekarzy. Od 1 października kobiety ponownie mogą tu rodzić i nie muszą już jeździć do szpitali w innych miastach. Niektóre panie nawet specjalnie czekały, aż oddział ponownie zacznie funkcjonować. Termin był na 27 wrzesień, urodził się 2 października, więc przetrzymany. I zadowolona. Bardzo, bardzo. Polecam serdecznie, więc... Wszystkie dziewczyny, które mają termin najbliższy do porodu, zapraszam na Rybnik. Ordynator rybnickiej porodówki zapewnia, że personel medyczny zapewni kobietom bezpieczną i przede wszystkim ciągłą pracę oddziału. Podkreśla jednak, że problem z lekarzami jest ogólnopolski, bo niewiele osób decyduje się na specjalizację neonatologiczną. Cały personel czekał na ten moment wznowienia pracy na oddziale, więc naprawdę z nadzieją patrzymy na przyszłość. Udało nam się w tym czasie, kiedy oddział był zawieszony, pozyskać 2 lekarzy do pracy na oddziale neonatologicznym. Są to osoby, które mają doświadczenie pracy na 2 stopniu referencyjności. Na razie rybnicki szpital może jedynie przyjmować porody zdrowych dzieci, jak i niektórych wcześniaków. 2 stopień referencyjności, o jaki walczy szpital, sprawi, że będzie można przyjmować porody z tak zwanymi problemami. Chociaż szpital w pełni podlega marszałkowi województwa, to pomoc finansową zaoferował prezydent Rybnika. Stoi na stanowisku takim, że zależy nam na tym, żeby mieszkanki Rybnika mogły rodzić w godnych warunkach, żeby mali rybniczanie i małe rybniczanki przychodziły na świat w warunkach takich, które odpowiadają aktualnym czasom. Stąd decyzja miasta o tym, by przekazać ponad 10 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont oddziału.